Podjąłem też decyzję o tym, żeby w ramach zakupu nowego autobusu były też zakupione nowe elektryczne, wprawdzie dwa na początek, ale chcemy uczestniczyć w programie rządowym premiera Morawieckiego i sukcesywnie wprowadzać do ruchu właśnie autobusy elektryczne. Dlatego też będzie takiego pewnego rodzaju taki pierwszy sygnał, dwa nowe autobusy wysokiej klasy. To naprawdę już jest poziom europejski. Wraz z tymi autobusami również stacje ładowania. Oczywiście, to jest zrozumiałe i wtedy udowodnimy, że jednak warto w to inwestować. Te autobusy w tym roku czy w następnym? W tym roku będą, tak, też będzie. Szczegóły proszę pytać pana prezesa, ale tak, już w tym roku. Myślę, że sądeczanie sami do tego dojrzeją, aczkolwiek ja nie myślę tylko i wyłącznie o nowosądeczanach, tylko o całej Sądecczyźnie. I też projekty są tak przygotowywane. Jeżeli usługi świadczone przez nasze przedsiębiorstwo będą na najwyższym poziomie, a to wszystko na to wskazuje, bo do tej pory też rzeczywiście zmieniło się to diametralnie, to sądeczanie sami zrozumieją, że lepiej, łatwiej, wygodniej, taniej korzystać z komunikacji tej naszej, niż płacić, mieć problemy z parkowaniem i różne inne i będę korzystać z tego.